Wrocławia razem dzisiaj z Olsztynem grają mecz o nie o 3 punkty. Grają o 6 punktów, ponieważ oba zespoły mają ambicje, aby zakwalifikować się do playoffów, a zdecydowanie w lepszej sytuacji są zawodnicy ZS-u Olsztyn, którzy grają we własnej kultowej hali. My walczymy. My walczymy, my chcemy widzieć zespół, który walczy. My nareszcie chcemy zobaczyć zespół, który za biało-czerwone barwy odda krew, pot i łzy. I tego spodziewamy się dzisiaj w Olsztynie. Dla nas każdy mecz jest jego życie, także wiem, że to są często slogany mówione przez nas zawodników, ale tak jest naprawdę. My do każdego meczu podchodzimy jak do meczu o Mistrzostwo Polski i chcemy z każdego meczu jak najwięcej wyciągać, także walczymy i wierzę w to, że będzie dobrze. Już w niedzielę gramy mecz u siebie z Suprem Lubin, więc zapraszam serdecznie wszystkich, żeby nam kibicowali, żeby nam pomogli zwyciężyć w tym meczu. Kolejne trudne spotkanie, ale mam nadzieję, że również zwycięskie, ale przede wszystkim musimy grać dobrze w siatkówkę, a na podkremu naprawdę możemy grać z kibicami na pewno dobrze w siatkówkę.